Dzisiaj jest z nią Agnieszka, która zajmuje się wszystkim, co jest związane z przygotowaniem tak naprawdę ślubu i wesela. Począwszy od zaproszeń, poprzez tablicę z rozpiską gości, winietki. Wszystko jest spersonalizowane, takie jakbyście chcieli, żeby tworzyło jedną całość, całą dekoracją i waszym zamysłem wesela. Jak to się odbywa tak technicznie? Przychodzą Państwo młodzi, czy oni mają już gotowy pomysł na wszystkie zaproszenia, czy szukają raczej odpowiedzi ze strony profesjonalistki, czy inspiracji? Jak to działa technicznie? Generalnie jest jakaś stała oferta, z której często klienci korzystają, ale zdarzają się klienci, którzy mają swoją wizję, jak mają wyglądać takie zaproszenia. Jak Państwo młodzi przychodzą do Ciebie po takie zaproszenie, bo od tego zaczynamy, czy muszą wypełniać sobie na przykład imię, nazwisko każdego gościa, którego zapraszają na wesele sami, czy Ty to drukujesz? Jeśli sobie tego życzą, to oczywiście mogą to sobie zrobić sami, ale generalnie większość życzy sobie, żeby to było uzupełnione. Zapieczątka. Tak. To jest fajne rozwiązanie, na przykład jeśli ktoś nie chce na przykład mieć wydrukowanych na kopertach spersonalizowanych gości, można sobie zrobić taką pieczątkę z inicjałami młodych i z datą ich ślubu. To też bardzo fajne. Pomysł, naprawdę, czyli wtedy wszystko już jest takie bardzo spersonalizowane. To, bo widziałam, że stoi taka fajna tablica. Co to jest tablica? No, fajna alternatywa dla księgi gości, gdy ktoś chce właśnie odejść od takiej właśnie standardowej księgi gości. Goście mogą po prostu wpisać tu Możemy ją swoje, zobaczyć? mogą tutaj wpisać swoje imiona i to właśnie stanowi fajną pamiątkę później dla Państwa młodych. Czyli w żadnym tak naprawdę mamy atrakcję dla gości na weselu, fajna pamiątka, a przy okazji dekoracje mieszkania. Dobra, słuchajcie, tylko jeszcze chciałam powiedzieć jedno zdanie od siebie. Zaproszenia oczywiście, no co prawda w dobie internetu XXI wieku często też odbywa się to za pomocą maila. Aczkolwiek to jest taka uroczystość, że trzeba zachować tą tradycyjność tutaj i zaproszenia jak najbardziej rozesłać do gości. Tablica gości, ja uważam, że to jest coś, co koniecznie powinno się pojawić przy weselach, szczególnie powyżej 40-50 osób, bardzo ułatwia. I winietki. Winietki to jest coś, co powinno się pojawić zdecydowanie na każdym weselu. Dzięki bardzo, Agnieszka, za poświęcony czas, za Dziękuję rozmowę. bardzo. Zaproszenia są piękne, także polecamy. I zachęcam do następnego odcinka. Dzięki.